Cześć, witajcie. Dzisiaj przyjechała do mnie taka zawieszarka malutka z silnikiem. Nie wiadomo jakim. Jest to silnik na pewno kopia Hondy GX160, często stosowany w tego typu sprzętach, jak również w różnych agregatach. Na kanale już jest taki jeden filmik z takim silniczkiem, jak go tam sobie rozebrać, jak go tam sobie poskręcać, na co sobie zwrócić uwagę. Dzisiaj taki troszkę szybki przegląd, znaczy zastanowimy się nad tym, co tu jest nie tak. Silnik odpala na krótko, po czym gaśnie. Nie wchodzi na obroty. Z tego, co mówił właściciel, to również zaczyna kopcić. Szarpnąłem go kilka razy, faktycznie odpalił i zgasł. Może spróbuję to zaprezentować. Jeszcze powiem, co tutaj jest. Co tutaj jest już odłączone, bo odłączyłem czujnik oleju. Czasami potrafi on, jeśli zostanie uszkodzony, potrafi nam tutaj zakłócić iskrę i może być tak, że silnik odpali dosłownie na chwilkę i za chwilę nam zgaśnie. Dlatego ja, żeby ten czujnik wyeliminować na razie do diagnostyki takiej, odpiąłem ten czujniczek i będę widział, co się będzie działo. Oczywiście poziom oleju jest sprawdzony, olej jest. Tutaj muszę jeszcze tutaj, no to może spróbujemy odpalić. Tu włącznik na on, paliwo otwarte, ssanie. No i tak to wygląda. Tutaj są niesamowite systemy. Wydaje mi się, że jest to tutaj nowatorski system mocowania, czyli taki bardzo szybki montaż, filtr szybki montaż. Uwaga! Tak to wygląda, zwykła gąbka w środku. Nawet niczym nie przykręcona. No, uszczelka tutaj jest, ale w środku mamy pełno już pyłu, piachu, wszystkiego. Uwaga! Tak jak mówię, to jest silnik szybki montaż. Taki raz, dwa, trzy. No więc raz, dwa, trzy. O! No i patrzcie tutaj, co tu się dzieje. Co to jest w ogóle? Domyślam się, że jest to teflon nawinięty na tą końcówkę masową, po to, żeby już fajka nie skakała. No ale teraz wam pokażę coś jeszcze. Szczerze mówiąc, nawet tego nie mogę ściągnąć teraz. No, takie ciekawe tutaj, o, zabezpieczenie już mi zleciało. No ale dobra, to sobie dorozbierał potem, ale patrzcie tutaj. O, kolejna rzecz, która odpada. Wszystko się w rękach rozsypuje. A więc warto sobie wymienić świecę, zrobić porządek z tą fajką, bo będę musiał zastosować jakąś inną. To po pierwsze, żeby spróbować to odpalić. No tak to nam pracować nie będzie na pewno. Jeśli tu będą takie drgania, to ta fajka nam będzie spadać i tutaj nie sprawdzimy sobie, czy to jest kwestia iskry, czy czegoś innego. Nowa świeca, nowy kapturek. Znalazłem nawet oryginalny do tych silników, żeby żadnych kombinacji. No i próba. Dowrócimy się w drugą stronę. Pędzi tu zagęszczarką. Uwaga. Może bez stania odpali. Aha. A on.
Podłączymy sobie teraz ten czujniczek oleju. Zobaczymy, czy on robił nam jakieś kuku, czy nie. No i widzicie, spaliła. Elegancko. Dobra, teraz czujnikiem zobaczymy. Może też i czujnik robił nam kuku. Dobra, on. No co mogę powiedzieć, czujnik jest ok, działa, nie gasi nam, nie zakłóca nam iskry, olej jest, oprócz tego, że brakuje tu osłony tych pasków, co mnie bardzo irytuje, bo wystarczy, że coś tutaj przypadkiem włoży rękę albo coś, nieszczęście gotowe, poza tym dostaje się cały tutaj pył do tego wszystkiego na te koła, to też ściera te paski. Tak już przy okazji zagęszczarek, to pamiętajcie o tym, żeby kontrolować sobie poziom oleju w tych zagęszczarkach. Tutaj te uszczelnienia, że gdzieś to nie cieknie, bo nieraz lubi to tędy sączyć i za jakiś czas nie będzie tam oleju. Co jeszcze? Co jeszcze? No właśnie, rzecz bardzo istotna. Świeca zapłonowa. Czekajcie, niech mi to na ładnym tle. Patrzcie. O, piękna świeca. Zawalona olejem spalonym, także silnik olej bierze. A, przede wszystkim to, jak ona jest zalepiona nagarem, to jest najbardziej tutaj sygnałem do tego, żeby już się nastawić na jakiś remont silnika. Zresztą nic dziwnego. Jeśli tu jest taki pył w tym gaźniku, ten silnik długo nie pochłonie. Nawet gdybyśmy teraz ten gaźnik tu umyli i wyczyścili, to raczej już jest na straty. Chociaż zresztą pogadam z klientem. Miałem tylko przeglądnąć. Ma jeszcze kilka innych zagęszczarek, kilka silników, bo to u niego pracuje. Także czasami jemu nie opłaca się naprawiać. Idzie, kupuje tanie silniki, znowu ma 2 lata spokoju. Czasami widzicie, jak to wygląda. Silnik ogólnie pracuje ładnie i tak przy pracy nie, dymka nie puszcza, no ale gdzieś ten olej już bierze, widocznie go jeszcze spala. No nic, szybka diagnostyka i na chwilę obecną szybkie usunięcie usterki. Ja to jeszcze ten filtr muszę wyczyścić, zanim go tu zamontuję, zastosuję jakiś tam motylek do tego. No i tyle. Szybki materiał. I zobaczymy, jakby się klient nastawił na remont silnika, no to będzie coś więcej o tym silniku. A na razie dla ciekawych odsyłam do materiału z silnikiem German 169 chyba F, czy jakoś tak. Gdzieś tam link podam w opisie. Dobra, na razie tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.